Witam bardzo serdecznie. Ponownie w Janowie Podlaskim i ponownie w miejscu, które jest dla nas bardzo istotne. Dla nas mam na myśli całą gminę Janów Podlaski, ale nie tylko. Teraz, drodzy Państwo, jesteśmy w miejscu, które jest zaadoptowane na pogotowie ratunkowe. Są z nami goście, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy się tu spotkać. I uwaga, jeszcze nie otwieramy tego obiektu, ale dzisiaj mamy taką wizytę studyjną, gdzie zobaczymy, co już zrobiliśmy, co udało się zrobić do tej pory. Oficjalnie start pogotowia ratunkowego będzie miał miejsce 1 października bieżącego roku, ale już dzisiaj możemy się pochwalić tym, co zrobiliśmy. Ja dodam, że 20 sierpnia decyzją pan wojewoda dał zielone światło do tego, żeby taki punkt powstał. I ja może powiem od strony tak mieszkańców samych, co my sobie myślimy, tak od serca zwyczajnie. Bo, drodzy Państwo, nie mieliśmy do tej pory pogotowia ratunkowego. Co się z tym wiąże? My jesteśmy miejscowością turystyczną. W szczycie te 600-700 turystów, tyle osób mniej więcej jest średnio dziennie w gminie Janów Podlaski. Tyle osób nas odwiedza, podziwia walory turystyczne, jest z nami. Oprócz tego sama gmina liczy około 5000 mieszkańców i to wszystko powoduje to, że mamy ogromną potrzebę posiadania takiego miejsca w swoich zasobach. Oczywiście służba zdrowia i samo pogotowie nie ma granic. To będzie miało znaczenie też dla sąsiednich gmin, takich jak Rokitno, Konstantynów. To jest też bardzo ważne dla sąsiadów, naszych sąsiadów. I powiem tyle. Do teraz czas dojazdu tego pogotowia jest zdecydowanie za długi. Z Białej Podlaskiej dzieli nas 20 km, ale sam dojazd zajmuje często nawet 40-45 minut. Tyle czasu to jest zdecydowanie za dużo, żeby uratować życie. Pogotowie ratunkowe ma przyczynić się do tego, żeby chronić nasze życie. Nie ma nic ważniejszego jak życie ludzkie. Dlatego z tego miejsca chcę powitać i podziękować osobom, które przyczyniły się też do powstania tego punktu. Jest z nami pan wojewoda, pan Krzysztof Komorski, któremu z tego miejsca bardzo dziękuję za to, że tu dzisiaj jesteśmy. Jest z nami pan Igor Dzikiewicz, który jest dyrektorem pogotowia ratunkowego i w zakresie wyposażenia jak najbardziej też przyczynił się tutaj do tego, że jesteśmy i możemy to podziwiać. No i jest oczywiście z nami pan Dariusz Litwiniuk, przewodniczący Rady Społecznej, tak, przy stacji pogotowia ratunkowego. Drodzy Państwo, nie przedłużając, jako gmina wnieśliśmy zasób w postaci tego budynku, adaptacji budynku i tym możemy się pochwalić. Każdy dzisiaj ponad podziałami sprawił, że możemy się cieszyć pogotowiem ratunkowym. Nie muszę wspominać chyba, że samo pogotowie i funkcjonowanie dwóch ratowników medycznych w trybie takim pracy 12-godzinnym, bo o takim mówimy, też kosztuje duże pieniądze i do tego przyczynił się tutaj pan wojewoda swoją zgodą, że mamy zielone światło i mamy finansowanie. No tutaj jeszcze muszę absolutnie wymienić jeszcze pana Wojciecha Sosnowskiego, radnego, który też nigdy nie zapominał gminy Janów Podlaski i też mocno nas wspierał w tym przedsięwzięciu. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję, za chwileczkę zaproszę do tego, żeby zrobić taki przegląd szybki jeszcze przed otwarciem, a oficjalne otwarcie i samo to jeszcze zaprosimy wszystkich z przyjemnością, ale myślę, że sprzęt i efekty naszej pracy już widać. Także dziękuję bardzo i oddaję głos panu wojewodzie. Po pierwsze dziękuję i panu wójtowi i radnemu Sosnowskiemu za przykucie mojej uwagi do tego problemu, dlatego że, tak jak mówiłem przed chwilą, to nie jest żadna łaska, to jest kwestia podejmowania racjonalnych decyzji. Zwiększanie dostępności do usług publicznych, w tym wypadku do pogotowia ratunkowego, jest bardzo prostą decyzją do podjęcia. Chciałbym mieć same takie decyzje do podejmowania.
jest jakby nie do pomyślenia, aby w takiej miejscowości, również o znaczeniu dla całej Lubelszczyzny i wizerunkowym, i każdym innym, aby nie było dostępności do pogotowia ratunkowego, bo trzeba było czekać na nie pół godziny. Więc z tego punktu widzenia to była bardzo prosta decyzja. Dla nas bardzo ważne jest to, aby te decyzje, tak jak przed chwilą otwieraliśmy klub dziecięcy w Janów, jest kolejną gminą, która wchodzi na mapę gmin, gdzie udało się zwiększyć dostępność do opieki dla dzieci do lat 3. Tego nie było. Nie było pogotowia, teraz je będziecie mieć, co bezpośrednio przekłada się również na jakość życia dla mieszkańców gminy. I o to nam chodzi, bo taki jest cel, aby gdzieś to niwelować, i to wykluczenie komunikacyjne, i każde inne, mamy nadzieję, będziemy tutaj czuwać, przyglądać się bacznie Państwa potrzebom, współpracować z samorządem, współpracować z radnymi, współpracować z Panem Wójtem i stosownie do potrzeb kolejne decyzje podejmować. Gratuluję miejsc żłobkowych, gratuluję dostępności do pogotowia ratunkowego już wkrótce i czekamy na więcej. Dziękuję. Głos jeszcze poproszę pana radnego Wojciecha Sosnowskiego. Dziękuję bardzo, panie wojewodo, panie wójcie, drodzy zebrani. W kwietniu 2024 roku, czyli niespełna pół roku temu, wspólnie z panem Karolem Michałowskim, wtedy jako jeszcze kandydatem na wójta gminy Janów Podlaski, odwiedziliśmy pana wojewodę Krzysztofa Komorskiego i już wtedy mówiliśmy o tym problemie. Panie wojewodo, bardzo dobrze pamiętam tę rozmowę. Wojewoda powiedział, że no, nie wyobrażę sobie, żeby po prostu tego nie było. Mam nadzieję, że kilka żyć ludzkich uda nam się uratować dzięki temu. Dobrze, że w tak krótkim czasie, tutaj dzięki też staraniom pana wójta, podziękowania też składam na ręce Rady Społecznej Pogotowia Ratunkowego i pana dyrektora Igora Dzikiewicza, z którym wielokrotnie rozmawialiśmy na radach społecznych o tej potrzebie. Też jestem członkiem Rady Społecznej Pogotowia i praktycznie każda ta rada kończyła się we wolnych wnioskach informacją o tym, że właśnie w Janowie musimy to zrobić. I cieszę się, że Lubelski Urząd Wojewódzki decyzją pana wojewody Krzysztofa Komorskiego znalazł pieniądze na finansowanie tego punktu, który będzie obsługiwany przez stację pogotowia ratunkowego w Białej Podlaskiej, w zasadzie już za półtorej tygodnia. Także, żeby ta karetka była jak najmniej potrzebna, ale niech nad nami czuwa jako taki dobry anioł, który może uratować zdrowie i życie ludzkie. Dziękuję bardzo. Głos poproszę jeszcze pana Igora Dzikiewicza. No, rozmowy też na temat szczegółów, niuansów, co gdzie ustawić, jak, jakie wymiary i tak dalej. Te wszystkie rozmowy były prowadzone bezpośrednio z panem Igorem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałem przede wszystkim podkreślić, że ten punkt wyjazdowy w Janowie Podlaskim to współpraca ponad podziałami. Współpraca Urzędu Marszałkowskiego z Urzędem Wojewódzkim i z Urzędem Gminy. Życie i zdrowie ludzkie nie ma żadnych barier politycznych, nie powinno stanowić żadnych takich rzeczy, które mogłyby prowadzić do kłótni. Tutaj ten punkt w Janowie Podlaskim jest przykładem tego, że można się dogadać, że można współpracować, nawet jeżeli barwy polityczne są różne. Dlatego jeszcze raz dziękuję tutaj panu wójtowi przede wszystkim, panu wojewodzie i panu marszałkowi Jarosławowi Stawierskiemu za to, że wspólnie zrealizowaliśmy ten cel. Dziękuję bardzo. Pan Dariusz. Szanowni Państwo, panie wojewodo, panie wójcie, panie dyrektorze, jest mi niezmiernie miło, że jako przewodniczący Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białej Podlaskiej mogę pracować i uczestniczyć i podejmować również rozmowy. Tutaj dziękuję radnemu Wojciechowi Sosnowskiemu, ponieważ tak jak wspomniał, na wszystkich radach społecznych sygnalizowaliśmy z panem dyrektorem problem punktu wyjazdowego w Janowie Podlaskim. Z tego względu, że aby uratować czyjeś życie i zdrowie, to 4 minuty są najważniejsze.
W momencie, kiedy taki punkt tutaj powstał, to mieszkańcy okolicznych sołectw gminy Janów Podlaski, jak i sąsiadujących gmin będą bardzo bezpieczni i cieszę się, że marszałek województwa lubelskiego jako podmiot tworzący przychylnie i bardzo szybko i sprawnie wydał polecenie natychmiastowego przygotowywania się do przekazania karetki pogotowia, która będzie stacjonowała tutaj w Janowie Podlaskim. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i czujmy się wszyscy bezpieczni. Ja tylko podkreślę jeszcze ekspres, jaki tutaj, co robiliśmy, żeby dzisiaj stać i widzieć to w takim, na takim etapie. Przypomnę, 20 sierpnia decyzja formalna, 1 października uruchomienie. Dużo wysiłku, ale jak widać, dla chcącego nic trudnego. Teraz zapraszam Państwa już łącznie z szanownymi gośćmi do tego, żebyśmy przeszli przez ten obiekt, obejrzeli go. Od razu uprzedzam, że nie jest on w 100% skończony, ale ja jestem tego zdania, że nie ma się czego wstydzić. Mamy jeszcze przez około 1,5 tygodnia i na pewno to dzieło dokończymy. Dziękuję. Dziękujemy.